Witaj! Zaraz zanurzysz się w świecie słowiańskich wierzeń i fantastycznych przygód. Kroniki Doli można czytać niezależnie od siebie i w jakiejkolwiek kolejności. Ta książka opowiada o nekromancerce Runę, która boi się ludzi. Poznaj ją i jej historię. Runę wyjrzała zza pobliskiego drzewa. Obok rozciągała się wioska o nazwie Rysa. Była trzecia w nocy, więc w wiosce wszyscy głęboko spali. W końcu to godzina duchów. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce być wtedy na nogach. Jednak dla Runy był to idealny czas na spacer. Dziewczyna cichutko wyszła z lasu i zaczęła przechadzać się między domami. Przychodziła tu co jakiś czas i za każdym razem była bardzo ostrożna. Strach otaczał ją całą niczym wielki, ciemny płaszcz. Bała się ludzi, ale ją tu ciągnęło. Stąpała cicho, bezszelestnie, jakby była duchem. Miała w tym wprawę, w końcu widziała duchy, od których pobierała nauki wtapiania się w tło. Runę nie była zwykłą śmiertelniczką. Była nekromantką. Potrafiła przywoływać duchy, komunikować się ze zjawami oraz panować nad kościotrupami. Bała się ludzi, ale oni bali się jej równie mocno. Nie pozwalali swoim dzieciom zapuszczać się w las, ponieważ tam mieściła się mała chatka, w której mieszkała Runę wraz ze swoją babcią. Nekromancja została zapomniana dawno temu, a w świadomości ludzkiej kojarzyła się bardzo źle, jako niebezpieczna sztuka, która nie powinna istnieć. Runę zaglądała w okna domów i patrzyła na śpiące rodziny. Robiła to zawsze pod koniec każdej ze swoich wizyt w wiosce –